czerwcu 2021 roku odbyła się w Nałęczowie kolejna konferencja profesor Marii Szyszkowskiej. Tym razem tematem była wolność człowieka w XXI wieku w państwach autorytarnych, demokratycznych i totalitarnych, w teorii i w rzeczywistości. Dzisiaj Państwa moim gościem jest profesor Jerzy Kochan, kierownik Zakładu Filozofii i Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam Panie Profesorze. Porozmawiajmy dzisiaj o wolności i jej okolicach. Podstawowe pytanie. Skąd się bierze to, czego ja chcę? No właśnie, to jest bardzo podstawowe pytanie, chociaż czasami kompletnie omijane. Zazwyczaj ludzie się zastanawiają nad tym, co jest wolnością i bardzo często sprowadzają wolność do osiągania tego, co chcą, do robienia tego, co chcą. Natomiast rzadko pada pytanie, skąd się bierze to, co my chcemy, prawda? I to zmienia całkowicie kontekst, bo z tego wynika, że nasze chcenie jest uwarunkowane w jakiś sposób społeczny, historyczny, choćby przez naszych rodziców, przez cały proces socjalizacji, wychowania, kształcenia społeczeństwa. Jeśli współcześnie teraz na przykład mamy spory dotyczące funkcjonowania Ministerstwa Edukacji, programów szkolnych, prawda, lekcji religii, katechezy, etyki, prawda, to są wszystko spory o to, jak chcemy zaprogramować własne dzieci w tym sensie, że ukształtować ich właśnie świat wartości, świat tego, co one chcą, czego żądają same spontanicznie. Ale to same spontanicznie jest kształcone w procesie historycznym, w procesie socjalizacji. Dzieci też historycznie, prawda, nie tylko w takim codziennym wymiarze dzisiejszym, gorącym, także pod względem politycznym. No, nasz kochany Adaś Mickiewicz nie napisałby Pana Tadeusza, gdyby nie Napoleon Bonaparte i rewolucja francuska, prawda? Bo nie byłoby ostatniego zajazdu na Litwie, prawda, i nie byłoby wyprawy na Moskwę. A więc w tym sensie możemy powiedzieć, że poezja Adama Mickiewicza jest w jakimś sensie funkcją wielkiej rewolucji francuskiej i tak historycznej roli odegranej przez Napoleona Bonaparte. To otwiera całkiem inną perspektywę, prawda? Bo pokazuje, że my nie jesteśmy wolną wolą, która może swobodnie decydować wbrew prawom rządzącym rzeczywistością, ale sami jesteśmy określani przez te prawa społeczne i historyczne i sami jesteśmy w pewnym sensie może autonomią, prawda? Jakimś momentem funkcjonowania procesów historycznych i społecznych. To jest bardzo istotne przede wszystkim dlatego, że to nas nie przeciwstawia naukowemu obrazowi świata, który by pokazywał, że no, prawa prawami, ale człowiek może jak Deus ex machina, prawda? Człowiek znikąd, jak wolny atom, nagle wykroczyć poza prawa przyrody, ustanowić coś na nowo. Nie może człowiek tego zrobić. No i w tym sensie takiej absolutnej wolnej woli nie ma. Natomiast wolność jest współcześnie tak szeroko aprobowana i można powiedzieć przyjmowana jako medium komunikacji, dlatego że żyjemy w społeczeństwach kapitalistycznych, które charakteryzują się stworzeniem wolnego człowieka, producenta, który sprzedaje swoje ręce, czyli swoją siłę roboczą. Nie tak jak chłop pańszczyźniany, czy jak niewolnik starożytności. Prawda? Dlatego takim fundamentem każdego, kto pracuje z pracy własnych rąk, jest wolność dysponowania swoją siłą roboczą. Tak? Możliwość pertraktowania o cenę, za jaką jest się w stanie on wynająć, sprzedawać, zarabiać na życie. I to nie jest już określane poprzez przymus fizyczny, taki, który występuje powiedzmy w feudalizmie czy w starożytności, ale jest rozgrywany poprzez pewną grę komunikacyjną, kulturową i przymus ekonomiczny. No i w tym sensie, gdy mówimy o wolności, to apelujemy jak gdyby do czegoś najbardziej cennego dla człowieka, to z czego on żyje, prawda? Do tego fundamentu ekonomicznego jego egzystencji. Nawet jak o tym nie pamiętamy, nawet jak mówimy o wolności w ogóle, to zawsze musimy pamiętać, że w treści podstawowej jest to określane przez ogólny rachunek sił społecznych i przez te cechy charakterystyczne systemu kapitalistycznego. No właśnie, czy zachowanie człowieka jako człowieka do końca wolnego w ogóle jest możliwe? Jak pan sądzi? No, czy jesteśmy ludźmi wolnymi? To zależy, tak? Ponieważ my występujemy wobec świata, który apeluje do nas o to, żebyśmy byli wolni.
jeśli przyjrzymy się różnym systemom ideologicznym, różnym religiom, różnym partiom politycznym, to one apelują do nas, żebyśmy byli wolni, czyniąc w ten sposób z nas podmioty. Jeśli my odpowiadamy na apel, bądź wolny, przy czym każdy taki system ideologiczny czy religijny i chodź do mnie, jeśli odpowiadamy tak i idziemy na wezwanie, no to stajemy się wolni w ramach tego systemu, bo realizujemy ten system. Przy czym możemy się czuć wolni, prawda, odpowiadając na różne systemy apelacji, a więc na przykład na różne religie, czy na różne poglądy wyrażające się w systemie ideologicznym. Ktoś może czuć się autentycznie wolny, będąc chrześcijaninem, ktoś może się czuć autentycznie wolny, będąc buddystą, i ktoś może się autentycznie czuć wolny, będąc socjalistą, czy komunistą, prawda, czy liberałem. Tego autentyzmu i poczucia wolności nie można nikomu odmawiać. Tylko że, jak widzimy, wolność nie jest tutaj niczym nieuwarunkowaną wolną wolą, ale odpowiedzią na apel, a apelują właśnie te wielkie systemy, które funkcjonują w życiu społecznym. Tak? Także wolność nie oznacza jednostkowej, indywidualnej swobody, tylko odpowiedzenie na ten akt, na to wezwanie. Chodź tu, na przykład chodź tutaj, prawdziwa wolność jest u nas. Chodź za Chrystusem. Albo chodź tutaj, prawdziwa wolność jest za nami. Chodź za sprawiedliwością do socjalizmu. Nie, prawdziwa wolność to kapitalizm. Każdy jest biznesmenem. I ludzie wierzą w te różne rzeczy, czują się wolni i idą. Ale co tu jest wtedy ta sama wolność? No to jest ten akt tworzenia z nas podmiotu, który odpowiada. Bo te systemy dają nam tą wolność jak gdyby na chwileczkę. No masz tutaj, masz wolność, ale zaraz daj nam ją z powrotem. To znaczy chodź do nas, ponieważ to jest prawdziwa wolność. Tamte wolności tylko chcą cię oszukać, nabrać na jakieś pozory, prawda, na jakieś oszustwa. A my ci dajemy autentyczną perspektywę. Chodź do nas. Także jeśli jesteśmy wolni w jakimś akcie woli, to tylko w tym momencie, gdy się na chwilę przyzwyczajamy do wolności i od razu nam ją zabierają. Znaczy w tym sensie nawet, że nie zabierają z zewnątrz, tylko my stajemy się autentycznymi zwolennikami tej wolności, prawda? To znaczy jesteśmy spontanicznie dyspozycyjni, a nie dyspozycyjni, powiedzmy sobie, w ten sposób, jak galernicy na galerach, że ich leją batem, bęben tłuką, prawda, rytm wiosłowania i powiemy, że galernicy płyną statkiem po Morzu Śródziemnym. Nie, tutaj jesteśmy jak prymusi, podnosimy rękę i wołamy ja chcę być pierwszy, ja, prawda? To jest fenomen wolności, tylko trudno trochę to pojąć, bo zazwyczaj tą wolność traktuje się jako cud. Albo w tym sensie, że cud pochodzi od Boga, albo z człowieka stwarza się taki podmiot cudowny, obdarzony wolną wolą przez Boga. Tak jakby człowiek mógł wyskoczyć poza tą przyrodniczą konieczność. No ale my nie możemy sobie na to pozwolić, ponieważ tego typu idea zakładałaby, że na przykład z matematyką byłoby krucho. 2 plus 2 jest 4, musielibyśmy zamienić na 2 plus 2 jest 4 czasami. Prawda? Albo prawo Archimedesa, ciało zanurzone w wodzie traci pozornie na wadze tyle, ile waży wyparta przez to ciało woda. Musielibyśmy zamienić ciało zanurzone albo nie. No a z takich praw to nam nic, prawda? Dlatego to jest strasznie niebezpieczne, jeśli będziemy traktowali czyny człowieka jako niczym nieuwarunkowany skok z nicości w realność, czy też interwencję boską. To jest właśnie ta podstawowa sprzeczność między religijnym obrazem świata a naukowym obrazem świata. Oczywiście jak ktoś ma ochotę wierzyć sobie w Boga i w te cuda, to niech sobie wierzy, to zazwyczaj nikomu szkody nie przynosi, chociaż różnie to bywa. Człowiek, który kieruje się dogmatami jakiejkolwiek wiary, to nie ma większego znaczenia, generalnie ogranicza możliwości poznania świata, ale nie tylko świata, bo i samego siebie. Tak, rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z jedną z form przejawiania się sprzeczności między religijnym oglądem świata i naukowym oglądem świata. Od Kanta w zasadzie, czyli od przełomu XVIII i XIX wieku wiemy, że to jest sprzeczność. I Kant mówi, że filozofia i nauka powinna kontrolować funkcjonowanie religii, dlatego że może dojść do takich strasznych sytuacji, jak na przykład miały miejsce z Galileuszem, tak? I z dyscyplinowaniem nauki przez religię. My dzisiaj też przeżywamy coś takiego, prawda? Że ja współczuję uczniom, gdy na jednej lekcji słyszą o teorii ewolucji, prawda? I o naukowym generalnie obrazie świata, a na drugim spotkaniu za 15 minut po przerwie spotykają się z religijnymi interpretacjami, które są kompletnie nieprzystawalne do naukowego obrazu świata. To jest sytuacja taka, którą fundujemy młodzieży, ale też generalnie społecznie przeżywamy, że
Mam jedną nogę jak gdyby na pomoście, a drugą w łódce i ta noga z łódką nam powoli odpływa, prawda? My stoimy w rozkroku. Jedną nogę trzymamy na religijnym obrazie świata, a drugą mamy już w innej rzeczywistości, naukowej. No wtedy nie wiadomo o czym myśleć. Jak lepiej, to trzeba myśleć o tym, że za chwilę będzie się w wodzie, prawda? Dokonuje się takie rozdarcie, niejednoznaczność przekazu i no, wielkie konflikty, które z tego wynikają. Inną kwestią jest to, czy ludzie zawsze chcieli wolności. Po 1989 roku wolność była kojarzona przez Polaków, świadomie lub nie, ze sprzedażą własnej siły roboczej. Ale sprzedaż tego, co sami wyprodukujemy, za wynegocjowaną cenę, jest uwarunkowana wieloma rzeczami. Przede wszystkim tym, czy klienci będą tym zainteresowani, co sprzedajemy. Poza tym wystawieniem w sklepach. Nie zawsze dysponujemy sklepami. I czy w takim razie, zapytam przewrotnie zupełnie, ludźmi najbardziej wolnymi nie byli ci, którzy pracę stracili? No, z tej perspektywy teorii wolności, którą tutaj przedstawiam, to jest tak, że możliwość sprzedawania własnej siły roboczej jest w tym systemie kapitalistycznym no, taką wolnością człowieka, prawda? To jest możliwość odpowiadania na apel, z którym mamy do czynienia w stosunkach ekonomicznych. Natomiast same wydarzenia z przełomów Polski, transformacji, one zaprzeczają jak gdyby w ogóle wolności, dlatego że wielki niemiecki filozof Fichte też na początku XIX wieku mówił, że gdy weźmiemy pod uwagę święte prawo własności, to ono przede wszystkim dotyczy wszystkich obywateli. I chodzi tutaj o tą własność, która właśnie oparta jest o posiadanie siebie samego. My możemy siebie samego sprzedawać. Niektórzy z ludzi mają jeszcze kapitał, fabryki, majątki ziemskie, ale podstawowa własność to jest własność swojej siły roboczej. Jeśli już mamy na przykład 20% bezrobocia, to jest tak, jakbyśmy zabrali 20% ludziom ich własność prywatną. Gdybyśmy zrobili to w stosunku do fabrykantów, kapitalistów, to byłby wielki kryzys społeczny, gdy ludzi 20% wrzuca się za bramę, traktuje się ich jako nieudoczników. To jest skandaliczna rzecz, prawda? W tym sensie można było powiedzieć, że to jest no, na pewno utrata wolności. Tak? Utrata wolności w sensie możliwości sprzedaży. Ale społeczeństwo kapitalistyczne traktuje w sposób uniwersalny tą wolność i tą wolność zamienia na różne rzeczy, na wolność konsumpcji na przykład, prawda? Na wolność do rozrywki, na wolność do sportu, na wolność do rekreacji, na wolność do pornografii, prawda? Na wolność do narkotyków, na każdą wolność, byle ta wolność nie zamieniała się w alternatywny projekt systemu społecznego, w którym nie mamy do czynienia ze sprzedażą siły roboczej, tylko mamy do czynienia no, z współwłasnością, tak? Z taką sytuacją, gdzie wszyscy jesteśmy współwłaścicielami i wszyscy jesteśmy współdzielcami tej samej wspólnoty ludzkiej. No, ale tak jest sens systemu ideologicznego, który wspiera społeczeństwo kapitalistyczne, prawda? Każda wolność, tylko nie wolność od kapitalizmu. Każda wolność, tylko nie wolność od zagrożenia biosystemu, prawda? Każda wolność, tylko nie wolność do innego świata, który przecież jest możliwy. Nie jest tak, że on nie był możliwy. Możemy sobie wyobrazić. Sławoj Žižek co prawda twierdził, że ludzie sobie łatwiej wyobrażą powrót dinozaurów na Ziemię, prawda? Łatwiej sobie wyobrażą inwazję Marsjan niż upadek kapitalizmu, ale sądzę, że w dzisiejszych czasach pogląd ten chyba należałoby trochę zmieniać, bo jakieś zapowiedzi radykalnych zmian systemu społecznych w wymiarze globalnym są po prostu konieczne. Bez nich przestaniemy istnieć. Pięknie panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I za rozmowę. Dziękuję bardzo.